Ja mam zawsze jakieś wypadki. Mogło skończyć się różnie. Nie wiadomo, czy te małpy nie mają żadnych chorób. I to już był taki ogromny red flag, gdy ja kompletnie nie czułam od niego, że on by chciał coś więcej ode mnie. Często chcą albo jakiejś takiej przygody na jedną noc i... Hejka besties, witam się z wami w kolejnym storytime na moim kanale. Jestem aktualnie na Bali i zbieram się do nagrania tego filmu od 2 godzin. Jest godzina 9 rano, ja wstałam wcześniej dzisiaj. Mimo tego, że mam dzień wolny, mam tylko 3 dni wolne podczas całego kursu. I to jest właśnie mój trzeci, ostatni dzień wolny. Nie wiem, czy mnie nie zawiała w nocy klimatyzacja, ale czuję się fatalnie. Wszystko mnie boli, dosłownie każdy mięsień, aczkolwiek mogą to też być po prostu zakwasy, ale boli mnie też głowa. Ale dobra, dzisiaj nie o tym. Jestem na Bali i podczas tych 3 tygodni ponad wydarzyło się dużo rzeczy i dlatego dzisiaj przychodzę do was ze story time. Opowiem wam o 3 albo 4 historiach. Zobaczymy, ile czasu mi wyjdzie po 3, bo jedna jest naprawdę mocna, ale nie wiem, czy nie zostawię jej sobie na osobny odcinek. Także dzisiaj opowiem wam o 3 na pewno i mam nadzieję, że wam się będzie podobało. Także zapraszam na wstępy na mojego Instagrama, TikToka oraz zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A teraz bez zbędnego przedłużenia przechodzimy już do materiału. Vlogi z Bali już mogliście widzieć i tam były też te sytuacje pokazane, ale zacznijmy sobie od tej, która wydarzyła się jako pierwsza, czyli po samym przyjeździe tutaj. Więc my sobie postanowiłyśmy, że jak byłyśmy tutaj koło 12, to tam się, wiecie, rozpakujemy na spokojnie i weźmiemy sobie skuter i sobie pojeździmy po tej wysepce, bo ona ma tylko 8 km. No i tak zrobiłyśmy, ale nie przemyślałyśmy tego, że jak pojedziemy sobie pozwiedzać wieczorem, to już się ściemni, prawda? W sensie to już było tak koło 17, a tutaj koło 18 robi się ciemno. No i powiem wam tak, ja generalnie mam prawo jazdy na samochód, a nigdy nie jeździłam skuterem, więc ja się bałam jeździć tutaj skuterem, bo w Polsce może bym jeszcze spróbowała, natomiast tutaj jest ruch lewostronny i nie ma żadnych zasad ruchu drogowego, a te skutery wyglądają, jakby się miały zaraz rozlecieć, więc zdecydowanie się bałam jeździć sama, jeździłyśmy razem. Pojechałyśmy do miasteczka i jak chciałyśmy wracać, to powiem wam, że droga do naszej willi nie jest jakaś mega skomplikowana, natomiast jest taka jedna uliczka, która odchodzi jakoś w bok i ciężko ją znaleźć, szczególnie jak było ciemno. I słuchajcie, my do tej willi miałyśmy jakieś 300 metrów i nie mogłyśmy za nic w świecie trafić z GPS-em od 30-40 minut. Po prostu krążyłyśmy w kółko i w końcu ja sobie przypomniałam, że w jakimś odcinku podcastu, którego słuchałam, ktoś powiedział, że w Azji jest dużo takich ludzi, którzy po prostu wam pokażą drogę. Nawet nie tyle, co wam wytłumaczą, jak w Europie na przykład kogoś zapytacie, tylko dosłownie z wami pojadą i wam pokażą tę drogę. I tak też zrobiłyśmy. W końcu jak jechałyśmy do jakiejś innej uliczki kompletnie i okazało się, że to jest znowu nie to, bo na końcu była plaża, to ja podeszłam do pana, który był tam w sklepie i zapytałam go, czy wie, jak trafić do naszej willi. On nam wytłumaczył, a potem go zapytałam, czy mógłby z nami pojechać i nam pokazać. I wziął skuter i pojechał i nam pokazał, więc udało nam się w końcu dojechać. Ale no zajęło nam to dobrą godzinę łącznie, a dzieliło nas dosłownie 300 metrów i chyba szybciej byśmy doszły do tej willi. Ale rozmawiałam też o tym później z moim przyjacielem z Wenezueli i on mi powiedział, że tak naprawdę doświadczyłam tym takiego kraju mało rozwiniętego, bo on mieszka w Caracas, czyli w stolicy Wenezueli. I on powiedział, że u siebie w mieście, gdzie mieszka od dziecka, średnio gubi się tak 3 razy w tygodniu. Po prostu wszystko jest tak fatalnie oznakowane, panuje chaos i wszystko jest do góry nogami. I tak też było tutaj, no bo tutaj nawet nie ma żadnych znaków, GPS wariuje, więc naprawdę ciężko było trafić, ale jak już się nauczyłyśmy tej drogi, no to na szczęście teraz już bez problemu. Ja też zaczęłam po prostu chodzić sobie plażą do szkoły, bo jest to dużo przyjemniejsze, rano są jednak korki na tych ulicach, więc bez sensu jechać skuterem, bo wychodzi mi to praktycznie tyle samo, około 10 minut skuterem, bo trzeba jechać naokoło, a plażą to jest jakieś 15-20 minut spacerkiem. No i oczywiście teraz wracamy, moi drodzy, z historią drugą i nie mogło zabraknąć tak zwanej Nadini z Dary, bo zawsze musi mi się po prostu coś przydarzyć. Nie wiem, co jest ze mną nie tak, ale ja mam zawsze jakieś wypadki. Takie drobne albo poważniejsze, ale ciągle wracam z jakimiś nowymi bliznami z wyjazdów. I nie mogło być inaczej i tym razem. Tego nikt się nie spodziewał! Tak jak już wcześniej wspomniałam, tutaj jest średnio z oświetleniem. No i ja kończę szkołę o 6, czasami kończymy trochę później, o 7 i wracam na pieszo. Ta droga prowadzi przy takiej promenadzie, przez plażę, ale jest też takie miejsce, teraz wam się wkleję zdjęcie, jak to wygląda, że trzeba jakby tak przejść przy oceanie. Potem jest jakby taka dziura mega podłużna, taki wał. Wydaje mi się, że to jest zrobione po to, że jak jest przypływ, to żeby tam woda się wlewała.
wylewała, więc ona jest naprawdę głęboka. No i tam nie ma żadnego oświetlenia. I to był mój pierwszy raz, jak ja wracałam tamtędy po zmroku, więc nie wiedziałam, że jest tam ta dziura. I mądra Nadia nie włączyła sobie latarki, żeby sobie poświecić na drogę pode mną, tylko po prostu szłam, wajbowałam sobie, fajny miałam dzień i nagle czuję, że lecę, nie? I okazało się, że ja wpadłam w tę dziurę. Upsi! Po prostu tam postawiłam nogę, a to było na wysokości gdzieś mojego kolana. Miałam jeszcze na szyi aparat, w ręce miałam telefon, cała się poobdzierałam, wszędzie było pełno krwi. Na szczęście nic się nie stało aparatowi i telefonowi, bo jeszcze tego by brakowało. No a moje obrażenia też nie były aż tak bardzo poważne, bo były to tylko obtarcia, okej, i siniaki, ale na szczęście na przykład sobie nic nie złamałam albo nie zwichnęłam, co byłoby fatalne, bo to był chyba jeden z pierwszych dni mojego kursu. No i jednak to jest kurs instruktora jogi, więc tutaj naprawdę dużo jest tej praktyki i nie wiem, jak ja bym sobie poradziłam. Parę dni miałam, obolałam stopę, bo miałam ogromnego siniaka na niej, ale tylko parę dni i tak naprawdę praktyka mi jeszcze pomogła, bo szybciej mi to przeszło, mam wrażenie. Jak to się wydarzyło, to poszłam do najbliższej kawiarni, która była obok tak naprawdę, żeby mi to przemyli czymś, chociażbym mogła to umyć mydłem. Pani mi dała też jakieś chusteczki, a jak doszłam już do willi, jakoś się doczłapałam po tych schodach na czwarte piętro, to poprosiłam, żeby mi dali jakieś plasterki, bo już wszystkie apteki były zamknięte i nawet tutaj nie było żadnej w pobliżu. I dali mi też jakiś taki płyn do odkażania w takim żółtym kolorze. Nie mam pojęcia, co to było, ale no użyłam sobie tego i odkaziłam te rany. Ja też nie mam problemu, że jak mam jakąś ranę, to żeby popsikać nawet czymś ze spirytusem, bo mi to nie przeszkadza, że chwilę mnie poszczypie. No i na szczęście nic poważniejszego się nie stało, ale mogło skończyć się różnie i ja mam dużo takich sytuacji i strasznie mnie to w sobie denerwuje, bo nie wiem, z czego to wynika. Może gdzieś bujam głową w obłokach, nie myślę, nie mam pojęcia. No i trzecia historia, to był mój drugi dzień wolny, czyli tydzień temu. Pojechałyśmy do Ubud. Tak naprawdę, żeby się wydostać z naszej wysepki, czyli Nusy Lebongan, to trzeba popłynąć łódką i te łódki są też w konkretnych godzinach, więc to była łódka rano, ale to nie ma żadnego wpływu na tą historię, ale wypłynęłyśmy, spędziłyśmy parę godzin w Ubud i umówiłyśmy się w parkingu przy Monkey Forest. Nie byłyśmy w Monkey Forest, bo ja się właśnie boję małp. Ale umówiłyśmy się tam z naszym panem, który nas jakby, nie wiem jak to powiedzieć, objeżdżał, nie oprowadzał, bo on po prostu był taką taksówką naszą, która nas woziła w różne miejsca i na przykład nas zostawiał i tam 2 godziny nam dawał, albo my mówiłyśmy, że potrzebujemy tutaj 2 godziny. Wiecie, chodzi o to, żeby po prostu się nie spóźnić potem na ten prom tutaj z powrotem. Też ciężko jest znaleźć potem w niektórych miejscach, na przykład przy wodospadach, taksówkę, więc dlatego on na nas tam po prostu czekał. No i się umówiłyśmy przy tym parkingu i moja mama poczekała z zakupami w kawiarni, a my z Natalią poszłyśmy go szukać, bo nie mogłyśmy go znaleźć. No i doszłyśmy w końcu do tego Monkey Forest. Ja myślałam, że te małpy są tylko w środku, a okazało się, że one siedzą przy tej drodze, na której normalnie się chodzi, są sklepy. I Natalia kupiła sobie wcześniej taki popcorn, taką przekąskę. No i ja słyszałam właśnie o tym, że te małpy naprawdę są agresywne i potrafią wam wyrwać coś, bo to jest tak zwany monkey mind, że coś widzi i chce to mieć, ale nie spodziewałam się, że to się dzieje tak szybko. I my po prostu sobie szłyśmy i ta małpa zobaczyła ten popcorn, po prostu podbiegła i go wyrwała Natalii. Ona go jej oddała, bo powiedziała, że wolała tak zrobić, niż żeby ta małpa ją, nie wiem, ugryzła. I też bym tak zrobiła. I słuchajcie, ta małpa sobie poszła z tym popcornem na drugą stronę ulicy, otworzyła i zaczęła go wpierać po prostu. Ale to nie koniec. Ja się boję małp. One mnie jakoś przerażają. Nie wiem, bo właśnie wydaje mi się, że są nieprzewidywalne, są agresywne, wredne po prostu, tak jak się mówi. Podłe hieny, wredne małpy, jak to Klaudeliza mówiła. To nie wszystko, bo Natalia zaczęła ją nagrywać i ja chciałam iść dalej, bo się wystraszyłam i mówię, chodź Natalia, idziemy, więc podeszłam do niej i ta małpa zobaczyła mój aparat na szyi i chciała wyrwać mi aparat, a w drugiej ręce miałam telefon i chciała mi wyrwać i to, i to. Ale to nie było tak jak u Natalii, że wiecie, Natalia po prostu puściła ten popcorn, no bo ja nie mogłam jej dać tego aparatu, tak? Więc ja trzymałam te rzeczy tak mega mocno, a ta małpa po prostu się mnie uczepiła. Najpierw się mnie zahaczyła na jedną nogę i trzymała się moje spodenki, potem na drugą i nie chciała mnie puścić. Ja zaczęłam po prostu się cała, Boże Natalia, weź ją, bo już byłam obsrana. Jeszcze bałam się strasznie, że na przykład mnie zadrapie, a nie wiadomo tak naprawdę, czy te małpy nie mają żadnych chorób, ale na szczęście nic takiego się nie stało. Udało mi się jakoś wyrwać z jej szponów i po prostu poszłyśmy dalej szukać tego pana, ale na pewno to była mega nieprzyjemna sytuacja. A mianowicie, to był drugi dzień, jak miałyśmy skuter na wyspie i po prostu sobie jechałyśmy drogą, nie wiem, no
no myślałyśmy sobie, o jak tutaj pięknie, oglądamy sobie i nagle po lewej stronie policjant stoi i nas zatrzymuje i my tak myślimy, kurde, co zrobiłyśmy nie tak, co jest nie tak. Bo wiecie, od razu tak się kojarzy też policja. Ja na przykład nie mam nic do policji, bo wiem, że jest dużo osób, które, nie wiem, jak to się na nich mówi, prawilniacy, że mają coś do policji, że jak coś ci się dzieje, to nie możesz iść na policję. Ja kompletnie nie jestem tego zdania. Ale no jednak takie przeświadczenie o policji jest raczej kiepskie, że jak cię zatrzymują, to już mandat albo coś takiego. Więc po prostu od razu masz czarne myśli w głowie, jak to się dzieje. A ten policjant nas zatrzymał i zapytał nas, jak nam się podoba na Bali, jak się czujemy, jak nasz dzień, i się uśmiechnął. Ja byłam w szoku, nie wiedziałam, o co chodzi na samym początku, ale w sumie miło i powiedział, że no dobrze, no to miłego dnia i ostrożnej jazdy i tyle. Także zatrzymała nas policja na Bali po to, żeby zapytać, jak się czujemy. No dobra, moi drodzy, więc przechodzimy teraz do kluczowej historii i ona już nie jest taka zabawna, bo może jest trochę zabawna, ale też w sumie trochę przykra, a mianowicie ja wspominałam wiele razy, że nie umiem w relacje romantyczne. No, God, please, no! No! Ja nie potrafię kompletnie rozpoznać, kiedy ktoś chce ode mnie coś więcej, kiedy po prostu chce być znajomym. Nie widzę takich sygnałów. Mi często znajomi mówią, o kurczę, ta osoba leci na ciebie, albo coś takiego. Ja nie zauważam takich sygnałów, nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. Może to jest też dlatego, że ja po prostu nie szukam nikogo i gdzieś nie obchodzi mnie to. I don't know. No i słuchajcie, poznałam przypadkowo takiego gościa tutaj w kawiarni. Opowiem wam całą historię. Więc wracałam sobie ze szkoły i zatrzymałam się, żeby kupić sobie spinkę do włosów w takiej kawiarni przy plaży. Nawet ją widzę teraz stąd, bo mają super spinki do włosów. I był jakiś gościu, który się trochę kłócił. W sensie nie był jakiś opryskliwy, ale taki był trochę poddenerwowany z panią, która mu robiła smoothie. Powiedział, że zawsze jak przychodzi, to wychodzi 1,5 słoika, a ona mu dała jeden takiego, wiecie, smoothie, a on daje białko w proszku, w sensie, no tak, to się tak nazywa, izolat białka, do tych smoothie, bo tam był w ciuchach sportowych surferem, bo tu jest bardzo dużo surferów, nawet możecie zobaczyć, że mam taką koszulkę surferskiego sklepu, dużo jest Australijczyków, on nie był z Australii akurat. No i ja do niego zagadałam, bo tutaj, no często zagaduję, albo ktoś do mnie zagaduje. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bo właśnie dużo jest osób za granicą i trochę tak inna jest mentalność niż w Polsce. Dużo jest small talków i tak dalej, że o co chodzi, on mi tam powiedział właśnie o tym, a ja mówię, a że rozumiem, bo byłam trójboistką, więc wiem, że każdy gram białka się liczy. No wiecie, jakiś taki komentarz. Zaczęliśmy sobie chwilę gadać, bo on czekał na ten drugi słoik, ja czekałam na resztę i on zaproponował, że o, a jak masz ochotę, to możemy się spotkać wieczorem, na przykład się czegoś napić albo jutro rano na kawę czy cokolwiek. Ja powiedziałam, no że w sumie jolo, czemu nie? No bo jestem za granicą, więc czemu nie skorzystać? Zawsze lubię poznawać nowe osoby. Tak jak wam już kiedyś mówiłam, że nowych ludzi można poznać wszędzie. No i się umówiliśmy chyba o 19 na oglądanie zachodu słońca właśnie w tej kawiarni. I poszłam i gadaliśmy sobie z 2 godziny i naprawdę super nam się gadało, ale ja kompletnie nie czułam od niego jakiegoś, nie wiem, że on by chciał coś więcej ode mnie. A może dawał jakieś sygnały, a ja po prostu tego nie zauważam. Nie mam pojęcia, co jest ze mną nie tak. Potem on ma tutaj skuter, więc zaproponował, że mnie odwiezie. I jak wychodziliśmy z plaży, to on się mnie zapytał, czy się pocałujemy na plaży, że to jest punkt obowiązkowy na Bali. I ja już wtedy tak pomyślałam, no dobra, no jakby tak trochę puściłam ręką, no dobra, jest na wakacjach, bo on tutaj akurat mieszkał, a teraz już wyjechał, bo on też mieszkał w wielu krajach, w 7 krajach chyba. Say what? Mega interesujący człowiek w ogóle, jako znajomy, ale ja no nie szukam nikogo, więc po tym też nawet nie był w moim typie. No i powiedziałam, że nie, on powiedział, że git, odwiózł mnie, no i tam powiedział, o, że jak będziesz miała kolejny dzień wolny, no to możemy się jeszcze spotkać. No i ja mówię, no, że w sumie zobaczymy, bo taka już byłam trochę, no dziwne, ale no mówię, no nic złego nie zrobił, jakby powiedziałam, że nie i spoko, zaakceptował, nawet nie nalegał, no nic, tak? Jakby szanował granice, ale słuchajcie, później dostałam tam SMS-a następnego dnia, że zabukował właśnie lot, że, bo on leciał dalej po prostu, on sobie mieszka w różnych miejscach na świecie. Zabukował lot na chyba sobotę i czy bym się nie chciała spotkać wcześniej, no ale ja powiedziałam, że nie mogę wcześniej, bo miałam wtedy dzień wolny w niedzielę i że no nie mam czasu po szkole. A on wtedy mi napisał i to już był taki ogromny red flag dla mnie. Ja po prostu odpisałam, że nie i takie śmiejące się buźki, bo to taką żenadę poczułam, nie wiem. Napisał coś takiego, że no mieliśmy zajebisty flow i powinniśmy się spotkać na seks, mogę do ciebie przyjechać. Ja mówię, ja pierdolę.
nie? Czyli tylko tak naprawdę pewnie o to chodziło. Może nie, nie chcę się łudzić, ale dlaczego tak dużo facetów tak podchodzi przedmiotowo do dziewczyn? Panie, daj pan spokój. Nie wiem, on był z Indii, ja nie chcę oceniać, w sensie narodowości indyjskiej, ale mieszkał w różnych krajach, w Barcelonie, w Nowym Jorku, mówię teraz miasta oczywiście, w Berlinie, w Szwajcarii, w Hondurasie, w Wenezueli, w Meksyku, teraz na Bali i gdzieś dalej leciał, jeszcze w Norwegii mieszkał, więc jakby on nie wychowywał się w Indiach, nie chcę skreślać jakoś, bo dużo się słyszy o tym, że w Indiach właśnie nie jest za bardzo bezpiecznie, ale powiem wam, że to jest mega przykre i takie jakieś niekomfortowe i to mnie jeszcze bardziej tylko zniechęca do poznawania chłopaków, bo mam wrażenie, że dużo osób ma takie podejście. Na szczęście mam wspaniałych trzech przyjaciół płci męskiej i tak przyjaźń damsko-męska jest możliwa, nawet jak ta druga osoba nie jest homo, są naprawdę fajni i nie chcą niczego więcej, natomiast no niestety dużo jest właśnie takich akcji, szczególnie za granicą, że ci ludzie są otwarci, ale właśnie często chcą albo jakiejś takiej przygody na jedną noc i to nie jest okej, według mnie. W sensie zależy kto co woli. Oczywiście spoko jest to, że ja powiedziałam, że nie i jakby nie było żadnego nacisku, nic, ale i tak niefajna sytuacja. Także ja lecę sobie odpoczywać i celebrować mój dzień odpoczynku, bo mam ich tylko 3 podczas całego kursu. Boli mnie wszystko, także naprawdę mi się należy. Idę na masaż za parę minut, bo widzę, że łódka z moją mamą z Ubud już przypłynęła, bo mam tutaj taki piękny widok z okna. Mam nadzieję, że się miło bawiliście, albo nie wiem, możecie się z czymś utożsamić, mieliście podobne doświadczenia. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu. Zapraszam na moje 2 konta na Instagramie, 2 konta na TikToku, na podcast. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. A ten, kto dotrwał do tego momentu, pisze komentarz o treści Ocean. Kocham was bardzo, miłego dnia, wieczoru, poranka, nocy, smacznego, jeżeli coś jecie, pa!